Halo, witajcie na moim kanale. Dziś zabieram Was na spacer po Hafen City w Hamburgu oraz Speicherstadt. Oh my god. Speicherstadt. To jest słowo Boże. Można sobie połamać język. Zaczynamy od pięknych widoków i architektury Hafen City. Tutaj można podziwiać nowoczesne budynki, kanały i malownicze widoki nad wodą. Słyszeliście może, że Hamburg ma więcej mostów niż Wenecja? Przejdźmy do mojej stylizacji. Dzisiaj postawiłam na ekologiczny płaszcz ze skóry ekologicznej, który jest nie tylko stylowy, ale także przyjazny dla środowiska. Kupiłam go w Mango. Do tego dopasowałam skórzane długie kozaki, idealne na chłodniejsze dni, oraz krótką spódniczkę i czerwoną bluzkę, dodając koloru i energii całej stylizacji. W trakcie spaceru odkrywamy nie tylko architekturę, ale także lokalne atrakcje, kawiarnie i sklepiki. To idealne miejsce na relaksujący spacer i odkrywanie uroków miasta. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was inspiracją do odwiedzenia tego pięknego miejsca. Chodźcie, chodźcie za mną, jeszcze Wam coś pokażę. Chcę Wam jeszcze pokazać Filharmonię w Hamburgu. Jest to jeden z największych budynków, najbardziej nowoczesny. Można go zwiedzić zewnątrz i wewnątrz. Tam odbywają się przeróżne koncerty. Więc warto odwiedzić to miejsce. A teraz, kochani, jeszcze raz ja w mojej stylówce. Mam nadzieję, że Wam się podoba. W tym miejscu mogę Wam bardzo chętnie polecić włoską restaurację, jeżeli ktoś lubi włoskie restauracje, pizza, spaghetti. Mama nie jest droga, a dobra jakość, także mogę Wam z całego serca polecić tą restaurację. Następną restauracją, którą Wam mogę polecić z całego serca, ponieważ już tam byłam i sprawdziłam, super jakość, jest to restauracja japońska, azjatycka, Dahan. I tu jeszcze następna kuchnia azjatycka. Mai Gluxian, super jakość, dobre, normalne ceny, też mogę Wam z całego serca polecić, bo uwielbiam tam chodzić. W tym miejscu też możecie znaleźć wielki pomnik wielkiego ziarna kawy. Proszę bardzo. I zabieram Was oczywiście do mojej kafejki. Campus Suite.
tu chętnie kupuję swoją kawę latte, cappuccino. Jest dobra jakość, normalna cena, jak na Hamburg. Także polecam, bardzo uprzejma personal. I smaczne ciasteczka. Ja z góry dziękuję, że oglądacie i że tutaj jesteście ze mną. To dla mnie dużo znaczy. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować mój kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów z moimi podróżami i stylizacjami. Do zobaczenia!